Pierwsza profesjonalna klasa kolarska w naszym regionie powstała w Redutowskiej Szkole Podstawowej nr 1. Młode zawodniczki, bowiem będzie to klasa wyłącznie dla dziewcząt, mogą liczyć na pełne wsparcie znanej na całym świecie firmy Merida. A to oznacza zarówno profesjonalny sprzęt, jak i opiekę doświadczonych trenerów. To właśnie te dziewczyny należą do pierwszej w naszym kraju klasy sportowej o specjalizacji rowerowej współpracującej z tak renomowaną firmą. Były takie jakby klasyfikacje do klasy sportowej i chciałam spróbować, ale spróbowałam. Okazało się, że powygrywałam trochę medali, dyplomów, no i tak zaczęła się ta moja pasja rozwijać. W Redutowskiej podstawówce klasa rowerowa działa już od 2 lat, jednak do tej pory nie mogła liczyć na wsparcie tak znaczącego partnera. Od teraz znacznie zmieni się sposób szkolenia młodych zawodniczek, a za tym powinien iść również wzrost ich formy. Bardzo będziemy się cieszyć, jeżeli te dziewczynki osiągną wysoki poziom sportowy. Natomiast pamiętajmy, że to są dzieci, więc ta radość z uprawiania sportu w złotym wieku dziecka jest dla nas najważniejsza i to jest priorytet przy okazji jazda na rowerze, później już wyczynowa. I myślę, że w perspektywie czasu parę dziewcząt osiągnie wysokie sukcesy na arenie ogólnopolskiej i może międzynarodowej. Tradycja kolarstwa w Redutowach sięga pierwszych lat powojennych. Z kolei od 20 lat działał w mieście uczniowski klub sportowy Feniks Redutowy. Lecz wydaje się, że teraz przed młodymi uczennicami otwierają się znacznie szersze możliwości. W zeszłym roku poznaliśmy osoby odpowiedzialne za cyklo, jeszcze nie wtedy cykloklasę Merida, ale za klasy kolarskie dla dziewczyn. Zostaliśmy tutaj zaproszeni, przedstawiono nam całą infrastrukturę, pomysł, zobaczyliśmy z jaką pasją to wszystko jest stworzone i uznaliśmy, że musimy w to wejść. Widzimy w tym duży potencjał, głównie dla tych dziewczyn, bo dzięki naszemu wsparciu mogą jeździć na lepszych rowerach, nie muszą się martwić o sprzęt. A co więcej, współpraca zapewni dziewczynom również start w poważniejszych imprezach, a także kontakt z uczestnikami największych światowych imprez kolarstwa szosowego i górskiego.